Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie na 48. zdalnej sesji Rady Miejskiej, 58. zdalnej sesji Rady Miejskiej. Informuję, że sesja jest nagrywana, no i oczywiście, tak jak powiedziałam, w systemie zdalnym. W celu stwierdzenia kworum przeczytam Państwa nazwiska, a radnych poproszę o potwierdzenie swojej obecności. Pan Robert Bujnowicz. Obecny. Jadwiga Czekajewska, obecna. Pani Elżbieta Jabłońska. Obecna. Pan Jacek Jakubowski. Obecny. Pan Dariusz Korczyński. Jestem obecny. Pan Marek Łopaciński. Jestem obecny. Pani Aneta Malczewska. Obecna. Pani Małgorzata Matyjak. Obecna. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem obecny. Pan Radosław Radwański. Obecny. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem obecny. Pan Konrad Sudra. Obecny. Pani Gabriela Szczepaniak. Obecna. Pan Michał Szymczak. Obecny. Pani Beata Szymonowicz. Pani Beatko, proszę włączyć głos. Tak, jestem. Dziękuję bardzo. 15 radnych, wszyscy obecni. W związku z powyższym stwierdzam kworum. Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji również będą uczestniczyć goście w osobach. Pan Robert Jakubowski, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, pan Łukasz Napieralski, zastępca burmistrza, pani Dorota Tyszka, sekretarz miasta, pani Anna Łosiak, skarbnik miasta, pani Anna Borowska, zastępca skarbnika miasta, pan Marcin Grabowski, radca prawny, pani Joanna Markiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, pani Paulina Kukielińska, kierownik referatu Strategii Promocji i Rozwoju Miasta, pani Sylwia Pachla, kierownik referatu Oświaty i Polityki Społecznej, pan Tomasz Wójcicki, kierownik referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, pani Marta Walus, pełniąca obowiązki kierownika Biura Rady Miejskiej oraz pan Radosław Krawczyk, obsługa informatyczna. Wszystkich Państwa witam bardzo serdecznie. Witam również wszystkich mieszkańców, którzy uczestniczą i oglądają nasze obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej oraz wszystkich tych, którzy w późniejszym czasie będą oglądać, śledzić dzisiejsze nasze obrady. Szanowni Państwo, w związku z tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jest to czas wyjątkowy, ale też pełen tradycji. I taką tradycją nie tylko u nas w naszym mieście w naszym urzędzie jest przekazanie światełka pokoju, które przekazuje Związek Harcerstwa Polskiego. I właśnie przybył do nas harcerz naszego chówca i w tym momencie przekaże nam światełko pokoju dla naszego tutaj, naszego włodarza, pana burmistrza. Przyjmiemy światełko pokoju i proszę Państwa o uczestnictwo w tym momencie. Dziękuję. Drodzy Państwo, Ministrze, Pani Przewodnicząca, w imieniu wszystkich grupów, harcerzy oraz instruktorów za Konstantynów chciałem na Państwa ręce przekazać betlejemskie światło pokoju, które w roku 2022 ma hasło Światło dla Ciebie. Światło dla Was, światło, które ma przede wszystkim zapłonąć w każdym domu, aby nieść nadzieję i zwiastować, miejmy nadzieję, pokój zarówno w naszym kraju, jak i na świecie, tym zwłaszcza za naszą wschodnią granicą. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Myślę, że tegoroczne światełko pokoju ma wyjątkowy wymiar. Tak jak już tutaj powiedziałeś, że światełko pokoju myślę, że najbardziej przyda się za tą wschodnią granicą, ale światełko pokoju dla nas wszystkich, dla całego świata, żeby skończyły się te trudne i niepokojące wojny i czas dla mieszkańców, który czas trudny. Dziękujemy bardzo. Ja również bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za to, że kontynuujecie tą piękną tradycję, która zwiastuje nam nie tylko dobrą nowinę, narodzenie pańskie, ale przede wszystkim jest też symbolem braterstwa i pojednania, które wy jako skauci najlepiej utożsamiacie.
Bardzo dziękuję i proszę przyjąć również od nas najserdeczniejsze życzenia, aby wraz z tym światłem do wigilijnego stołu z Wami i z Państwem zasiadła miłość i pokój, czego z całego serca wszystkim życzymy zdrowych i wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Światełko zostaje z nami wszystkimi. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i przechodzimy do porządku obrad. Te zmiany? Tak, zmiany. Poproszę. Proszę Państwa, mieliśmy w materiałach porządek obrad, ale niestety od momentu, kiedy otrzymaliśmy materiały, ten porządek obrad uległ zmianie. A mianowicie w imieniu Pana Burmistrza wpłynęła prośba o zmianę w punkcie 5, który będzie rozszerzony w związku z dodatkowym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok. I ten podpunkt będzie podpunktem D, czyli punkt 5 dodatkowo ma podpunkt D. Ponadto mamy projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zawierania porozumień dotyczących realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na umożliwieniu korzystania z usług środowiskowych domów samopomocy i jest to druk 505 i jest to druk z autopoprawką i ten projekt uchwały będzie procedowany w punkcie 10 porządku obrad. I proszę Państwa, jeszcze będzie do omówienia, już nie do procedowania, jeden temat, który leży w kompetencji Rady Miejskiej. Jest to projekt uchwały w sprawie zwoływania i odwoływania obrad Rady Miejskiej oraz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie przedstawiony w punkcie 12. I pozostałe punkty no, tradycyjnie będą zmienione, czyli zamknięcie będzie punktem 14. Proszę Państwa, tutaj nie wiem, kto z Państwa będzie referował, ale nastąpiła zmiana w przepisach i w związku z powyższym, że Rada Miejska, teraz ja jako przewodnicząca nie mogę jednoosobowo zwołać sesji zdalnej, jeśli byłaby taka potrzeba. Jest to kompetencja Rady Miejskiej, czyli nas wszystkich. W związku z powyższym, mimo tego, że cały rok praktycznie pracowaliśmy w systemie zdalnym, ale taką uchwałę jako wspólnie musimy podjąć. I to są zmiany, które są dokonane w porządku obrad. W związku z powyższym no musimy niestety przyjąć, czy Państwo wyrażacie zgodę na takie zmiany, jak przedstawiłam. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jeszcze ja, pani przewodnicząca. Tak, ale pan... Ja jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, przyjęliśmy porządek obrad po zmianach. W punkcie 3 mamy przyjęcie protokołu z 57 sesji Rady Miejskiej. I poproszę, oczywiście mieliście Państwo ten protokół w swoich materiałach do zapoznania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 57 sesji Rady Miejskiej? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za.
Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. I pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 15 głosami jednogłośnie przyjęliśmy protokół z 57 zdalnej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję państwu bardzo. I w punkcie 4 porządku obrad mamy sprawozdanie burmistrza Konstantynowa z działalności między sesjami i realizacji uchwał. I poproszę pana burmistrza o przedstawienie nam tegoż sprawozdania. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, rozpoczniemy od informacji dotyczącej zadania inwestycyjnego modernizacji torowiska tramwajowego. Zakończyły się już prace związane z rozbiórką starych torów na odcinku od granic z Łodzią do ulicy Krótkiej. Rozpoczął się i trwa obecnie demontaż słupów i trakcji elektrycznej. Jeżeli pogoda oczywiście pozwoli, to te prace będą postępowały dalej zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jeżeli chodzi o zadanie dotyczące budowy bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1, to tutaj trwają prace w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i wykonawczej, a także te, które dotyczą usunięcia kolizji sieci podziemnych. Natomiast 16 listopada wydana została decyzja na wycinkę drzew, które pozostają w kolizji z tymi pracami. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że udało nam się pozyskać ponad blisko 300 tysięcy złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dzięki któremu wybudujemy nowe, wyniesione przejścia dla pieszych w następujących lokalizacjach. Plac Wolności przy ulicy Kątnej, ulica Klińskiego przy ulicy Legionów, ulica Krótka w pobliżu posesji 5A, ulica Kopernika przy ulicy Sadowej, ulica Sadowa między skwerami Kubala. W ramach tego zadania wybudujemy też miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1. Tutaj mówimy o budynku przy ulicy Łódzkiej 117. Natomiast wszystkie szkoły podstawowe otrzymają symulatory przejść dla pieszych, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci bezpiecznego korzystania z tej infrastruktury. Całkowita wartość projektu to kwota 331 zł. Zakończyliśmy również prace dotyczące budowy oświetlenia w drodze pomiędzy ulicami Bema i Puławskiego. 22 listopada podpisaliśmy końcowy protokół odbioru prac. Do końca tego roku prowadzimy prace dotyczące budowy oświetlenia w ulicy Spokojnej. 30 listopada podpisaliśmy umowę na wykonanie tych prac z firmą usługi elektryczne Robert Drubel. Natomiast 9 grudnia dokonaliśmy zlecenia nadzoru inwestorskiego, które prowadzi przedsiębiorstwo usług elektroenergetycznych ELSKO Rafał Skowron. 22 listopada, Szanowni Państwo, podpisaliśmy umowę, której przedmiotem jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania, które obejmuje poprawę infrastruktury technicznej, drogowej i rekreacyjnej terenów popegeerowskich Rszewa. Zadanie to zostało zlecone firmie EcoComplex i jak Państwo zapewne pamiętacie, będzie ono finansowane w ramach środków, które udało nam się pozyskać z programu rządowego Polski Ład. Zawarliśmy również umowę z firmą handlowo-usługową Promark na opracowanie dokumentacji projektowej, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Szen. Termin opracowania obu tych dokumentacji mija 31 grudnia bieżącego roku. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, w grudniu ogłosiliśmy postępowania, których przedmiotem jest poprawa infrastruktury drogowej z terminem składania ofert, który upływa w dniu 29 grudnia, remontów i napraw nawierzchni dróg gminnych w 2023 roku, termin składania ofert również upływa w dniu 29 grudnia, a także zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług weterynaryjnych w ramach opieki nad zwierzętami z terenu naszej gminy w roku 2023. Termin składania ofert upływa dzisiaj po godzinie 12. W toku postępowania natomiast trwają te postępowania przetargowe, które dotyczą usług eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Zamówienie, które dotyczy świadczenia usług w zakresie czystości, porządku,
i właściwego stanu sanitarnego na terenie oraz korekty porąd rzek w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego w roku 2023. To jest w trybie zamówienia z wolnej ręki in-house, które zamierzamy zlecić naszemu przedsiębiorstwu komunalnemu. Zakończyliśmy również postępowania dotyczące ubezpieczenia gminy. Zamówienie to dotyczyło czterech części. W przypadku ubezpieczenia mienia gminy oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najkorzystniejszą ofertę złożyło Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia na kwotę 96 415 dotyczące pierwszej części i 141 900 zł dotyczące drugiej części. Usługę ubezpieczenia komunikacyjnego natomiast będzie świadczyło TUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, które złożyło ofertę na kwotę 14 865 zł. Natomiast obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego dla SP ZOS zapewni PZU SA i tutaj najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 9411 zł. Wszystkie umowy z ubezpieczycielami zostały podpisane 6 grudnia. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, od 21 listopada wyłączamy oświetlenie uliczne o godzinie 24, ono ponownie załącza się o godzinie 4 nad ranem. Natomiast, tak jak już informowaliśmy, w okresie świątecznym, to jest od 23 grudnia do 2 stycznia włącznie, nie będziemy tego oświetlenia wyłączać i będzie ono działało przez całą noc. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, 22 listopada Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało przegląd spektakli profilaktycznych pod hasłem Żyj zdrowo, który promuje zdrowy styl życia bez uzależnień, agresji, przemocy. Beneficjentami były tutaj grupy dzieci z konstantynowskich szkół i przedszkoli. Łącznie 12 grup wzięło udział w tym przeglądzie. Dzięki dotacji, którą Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy Konstantyny Łódzkiej, udało się w końcu po kilkunastu tygodniach procedury zatwierdzenia tych prac przez konserwatorów zabytków wymienić dwie pary drzwi wejściowych, nowe drzwi, które zgodnie z wytycznymi konserwatora zachowały swój pierwotny historyczny charakter, zostały również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i spełniają wymogi dostępności. Szanowni Państwo, po raz kolejny informujemy, iż trwa nabór do orkiestry dętej prowadzony przez Miejski Ośrodek Kultury. Nauka gry na instrumentach będzie nieodpłatna. Nabór prowadzony jest w ramach projektu, na który Miejski Ośrodek Kultury pozyskał blisko 140 tysięcy złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja pozwoli m.in. na zakup wyposażenia orkiestry. W miniony weekend, drodzy Państwo, mieliśmy okazję spotkać się na kolejnej już edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego, który swoim występem uświetnił znakomity zespół Treboci. To wydarzenie zorganizowaliśmy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pawianicach i za to chciałem bardzo serdecznie podziękować. Proszę Państwa, w mijającym roku do systemu centralnej ewidencji emisyjności budynków mieszkańcy Konstantynowa złożyli 3186 deklaracji. Ponadto przyjęliśmy 76 wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, który jest finansowany ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I w ramach tej procedury udzieliliśmy 78 konsultacji dla osób, które chciałyby być beneficjentem tego programu. Proszę Państwa, w 2022 roku Referat Ochrony Środowiska wydał 461 skierowań na zabiegi kastracji i sterylizacji, które były dofinansowane przez gminę. Zatrzymowaliśmy łącznie 321 zwierząt i dzięki takiej właśnie strategii w dalszym ciągu na całe szczęście w schronisku nie przebywa ani jedno zwierzę z terenu naszej gminy. Wszystkie znalazły dom i zostały zaadoptowane. Proszę Państwa, w ostatnich tygodniach działania Rezerwy Ochrony Środowiska, ale również przedsiębiorstwa komunalnego gminy Konstantynów koncentrują się na dystrybucji tańszego węgla
który w końcu trafił do konstantynowskich rodzin. Dystrybucja przebiega sprawnie, węgiel dostarcza nam Polska Grupa Górnicza S.A. 13 grudnia mieliśmy pierwszą dostawę do gospodarstw domowych i już od następnego dnia rozpoczęliśmy dystrybucję tego węgla do naszych mieszkańców. Łącznie do naszego miasta trafiło 288 ton węgla, zarówno orzecha, jak i groszku. Mieszkańcy naszego miasta mają zagwarantowaną bezpłatną dostawę, natomiast przedsiębiorstwo komunalne zrealizowało do tej pory 153 transporty, ponieważ bardzo zależy nam na tym, aby ten surowiec jak najszybciej trafił do konstantynowskich rodzin. Przedsiębiorstwo pracuje również w sobotę, tak aby ta dystrybucja przebiegała jak najsprawniej. Dotychczas wystawiliśmy również 158 faktur. Informacje potwierdzające ich opłacenie na bieżąco są przekazywane do przedsiębiorstwa komunalnego, które ustala już bezpośrednio z ostatecznymi odbiorcami termin dostawy. Sprzedaliśmy łącznie 168 ton orzecha i 46 ton groszku. Natomiast, drodzy Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem zakupem węgla w preferencyjnej cenie, które zapewne jest wynikiem tego, że trafił do nas węgiel z Polskiej Grupy Górniczej S.A. To nie jest jakiś egzotyczny węgiel, na całe szczęście, i mieszkańcy powoli się przekonują o dobrej kaloryczności, dobrej jakości tego węgla, więc zgłaszają się do nas, zgłaszają dodatkowe zapotrzebowanie i my w konsekwencji również skierowaliśmy do Polskiej Grupy Górniczej zwiększone zapotrzebowanie. Na ten moment nadal czekamy na ekogroszek i jeżeli on tylko dotrze do Konstantynowa, będziemy o tym natychmiast Państwa informować. Szanowni Państwo, 30 listopada upłynął termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Złożonych zostało łącznie 1441 wniosków. Wypłacono w sumie 3 miliony 72 tysiące złotych, a także przygotowano wypłatę dla kolejnych pozytywnie rozpatrzonych wniosków na kwotę 351 tysięcy. Wypłata tych zweryfikowanych pozytywnie 117 wniosków nastąpi natychmiast po tym, jak otrzymamy dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Informuję Państwa również, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął także 342 wnioski o dodatek dla źródeł ciepła i wypłacił łącznie 408 500 zł. Natomiast od 1 grudnia przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Proszę Państwa, doczekaliśmy się. 2 grudnia strażacy z OSP Konstantynów odebrali nowy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Scania. Zastąpił on inny, wysłużony już pojazd pochodzący z 1999 roku. Koszt zakupu pojazdu to 1 158 660 zł, z czego aż 658 660 zł to środki, które pochodzą z budżetu gminy. 400 tysięcy złotych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 100 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pojazd został już włączony do podziału bojowego. Strażakom serdecznie gratulujemy, a Państwu radnym składam serdeczne podziękowania, ponieważ prezes i zarząd OSP prosił, aby podczas sesji przekazać Państwu radnym jeszcze raz serdeczne wyrazy podziękowania za to, że Rada Miejska przeznaczyła te środki, dzięki którym ten nowy pojazd może trafić do przydziału bojowego. Szanowni Państwo, w bieżącym roku obchodziliśmy 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, który upamiętniliśmy swoją obecnością z okazji Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego pod tablicą upamiętniającą powstanie Solidarności w naszym mieście. W tegorocznych uroczystościach wzięli udział m.in. pan Longin Chlebowski, członek Komitetu Założycielskiego Solidarności w Łódzkim MPK i organizator strajku z 1981 roku, represjonowany w stanie wojennym, oraz pan przewodniczący Waldemar Kręc, przewodniczący Zarządu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność. 21 listopada natomiast świętowaliśmy przypadający w tym dniu Dzień Pracownika Socjalnego wraz z pracownikami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, gratulując i serdecznie dziękując za ich misję, jaką realizują, a także zaangażowanie i pomoc, jaką swoją codzienną pracą niosą mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego. 13 grudnia miałem zaszczyt wręczyć akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego panią Magdalenie Kolasie z przedszkola nr 1 z grupą żłobkową oraz pani Indze Szymczak i pani Paulinie Kosiek-Jurek z przedszkola nr 3. Serdecznie gratuluję tego sukcesu wyrażonego otrzymaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego i liczę, aby równie szybko osiągnęły panie kolejny, ostatni już przed nimi stopień tegoż awansu. Rozpoczęliśmy cykl, drodzy Państwo, spotkań opłatkowych. Między innymi 15 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla dzieci będących pod opieką Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. 20 grudnia w ośrodku dziennego pobytu. Natomiast odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych oraz tych, które przebywają w schronisku dla osób bezdomnych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o działania Straży Miejskiej, to w okresie między sesjami Straż Miejska przeprowadziła 66 interwencji. Strażnicy przeprowadzili i wszczęli 29 postępowań w sprawie o wykroczenie, a także nałożyli 14 mandatów karnych kredytowych na kwotę 2650 zł. 2 grudnia Straż Miejska, przeprowadzając interwencję dotyczącą bezdomności, ujęła i przekazała policji sprawcę zagłuszenia ognia w budynku przy ulicy Łaskiej. I to, drodzy Państwo, z pewnością nie byłoby możliwe, gdybyśmy stale nie inwestowali w rozszerzenie zasięgu i modernizację naszego monitoringu miejskiego. Jak widać, przynosi to efekty. Państwo pamiętacie, na poprzednich sesjach informowaliśmy Państwa między innymi o ujęciu sprawców, którzy podrzucali nam odpady w miejscach niedozwolonych, o ujęciu sprawcy, którzy zniszczył nam skwer Hubala. Ta inwestycja z pewnością przynosi wymierne efekty. Także bardzo się cieszę, że one są również widoczne w działaniu Straży Miejskiej. Na początku grudnia Straż Miejska przeprowadziła akcję, której celem jest uczulenie naszych seniorów przed próbami oszustw i wyłudzeń, do których dochodziło w ostatnim czasie w mieście. Plakaty informujące o trybie postępowania w takich sytuacjach zostały umieszczone między innymi w klatkach schodowych bloków Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 30 listopada natomiast strażnicy wzięli udział w debacie o bezpieczeństwie seniorów, która to debata została zorganizowana w ramach wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który organizuje Miejska Biblioteka Publiczna. Proszę Państwa, zważywszy na to, że jesteśmy już na końcu roku, króciutka informacja dotycząca ewidencji ludności. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców zameldowanych w Konstantynowie Łódzkim według stanu na 30 listopada bieżącego roku, na pobyt stały 17 703 osoby, na pobyt czasowy 124 osoby, łącznie 17 827 osób. Proszę zwrócić również uwagę na dużą fluktuację czynności podejmowanych przez Referat Spraw Obywatelskich, który przyjął 2158 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 184 zgłoszenia dotyczyły utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Ponadto Referat Spraw Obywatelskich zmienił numer PESEL 171 osobom i co szczególnie istotne, chciałbym Państwu podkreślić, nadał numery PESEL 1296 obywatelom Ukrainy. Przy czym, drodzy Państwo, wyjaśniam, nadanie numeru obywatelom PESEL w takiej ilości nie jest absolutnie równoznaczne z tym, że te osoby przebywają na terenie Konstantynowa. Proszę Państwa, no trzeba dobrze odczytywać te informacje. Tutaj sytuacja wygląda paradoksalnie tak, że nasz Referat Spraw Obywatelskich, intensyfikując swoje prace, bardzo sprawnie prowadził tą obsługę. A jako też, że mieliśmy koordynatora, który pomagał obywatelom Ukrainy w porozumiewaniu się, bo jest to osoba, która biegle włada językiem ukraińskim, wielu obywateli Ukrainy, którzy Piotrkowie Trybunalskim, Aleksandrowie, Zbierzu, Marek Stelmasiak, proszono o wyłączenie głosu. Przepraszam. Pan Darek Stelmasiak, proszę wyłączyć głos.
Przepraszam, panie burmistrzu, ale widać, że pan radny Selmasiak nie słyszy nas w ogóle. Proszę państwa, ja jeszcze raz tylko powtórzę, że to jest liczba wniosków, które zostały przyjęte i liczba PESEL-i, które zostały nadane, która w żaden sposób nie oznacza, że tylu obywateli Ukrainy przebywa na terenie Konstantynowa Łódzkiego. Proszę państwa, obecnie do konstantynowskich placówek oświatowych zapisanych jest łącznie 59 dzieci z Ukrainy, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Do szkół uczęszcza 44 uczniów, a do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 15. W naszym mieście natomiast nadal przebywa 7 osób, które korzystają z grupowego miejsca zakwaterowania, które, jak państwo wiecie, od niedawna mieści się w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 60. Drodzy państwo, na zakończenie krótka informacja dotycząca bezrobocia. W listopadzie w rejestrze prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Pawianicach zarejestrowanych było 469 osób z Konstantynowa Łódzkiego. To jest po 13 osób mniej aniżeli w październiku. Wśród populacji osób bezrobotnych było 211 kobiet, 40 osób do 25 roku życia, 149 osób powyżej 50 roku życia i 251 osób długotrwale bezrobotnych. Stopa bezrobocia, jak możecie państwo zauważyć, na terenie powiatu pawianickiego wynosi 6 punktów procentowych i jest wyższa od tej, którą odnotowano zarówno na szczeblu województwa łódzkiego, jak i horyzontalnie na szczeblu ogólnopolskim. Proszę państwa, bardzo miło mi poinformować, że nasze miasto znalazło się w czołówce gmin o największym potencjale społecznym i gospodarczym w województwie łódzkim. Jest to ranking organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Główny Urząd Statystyczny, w którym zajęliśmy drugie miejsce i tym samym poprawiliśmy swój wynik w stosunku do ubiegłego roku, albowiem w ubiegłym roku plasowaliśmy się na 5. miejscu. Proszę państwa, ten ranking powstaje między innymi na podstawie analizy dochodów budżetu gmin, poziomu przedsiębiorczości i mieszkańców, wydatków na inwestycje i administrację publiczną, wydatków, które ponosimy na funkcjonowanie szkół, przedszkoli. Są to kryteria dotyczące również pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wskaźniki dotyczące zdolności pozyskiwania zewnętrznych z przeznaczeniem na inwestycje, a także stopień zadłużenia gmin. Ponadto w sferze społecznej ocenie podlegają saldo migracji, przyrost naturalny, wydatki na oświatę, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz efektywność środków wydatkowanych na ten cel. Gminy są także oceniane pod kątem wydatkowania środków z budżetu na działania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Proszę państwa, przy tej okazji jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję całemu swojemu zespołowi, nie tylko specjalistów zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, ale również we wszystkich naszych placówkach organizacyjnych, albowiem to jest nasz wspólny sukces, który nie byłby możliwy bez naszego wspólnego wysiłku. Jestem bardzo zbudowany tym wyróżnieniem. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do tego, aby w przyszłym roku zająć to zaszczytne pierwsze miejsce. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przekazanie nam informacji. I proszę państwa, przechodzimy do punktu 5, a w nim podjęcie uchwał w sprawie i podpunkt A. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok. I poproszę panią skarbnik Annę Łosiak o przybliżenie nam projektu uchwały. Proszę państwa, projekt uchwały procedowany na dzisiejszej sesji dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 86 723 zł. Są to środki, które otrzymaliśmy
z Ministerstwa Finansów. Dotyczą one zwiększenia części oświatowej subwencji. Środki te przeznaczone będą na zwiększenie zadań szkolnych i pozaszkolnych w placówkach oświatowych oraz na dofinansowanie kosztów wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Następną pozycją, którą dokonujemy zmian w budżecie, jest to zwiększenie przychodów i wydatków bieżących o kwotę 52 grosze. Jest to korekta środków w projekcie pod nazwą Laboratoria Przyszłości. Jest to ostateczne rozliczenie tego projektu. Następnie dokonujemy zmian w wydatkach bieżących. I tak, 13 825 zł przesuwamy w ramach budżetu Centrum Sportu i Rekreacji. Są to środki z dowożenia uczniów, ze środków na dowożenie uczniów do szkół na zabezpieczenie wydatków statutowych jednostek. Następnie 8 tysięcy przenosimy w ramach placówek dotacji na placówki niepubliczne. Chodzi o dofinansowanie przedszkoli niepublicznych na terenie Aleksandrowa Łódzkiego za pobyt naszych dzieci. Następnie przesuwamy 15 tysięcy w przedszkolu numer 1 z grupą żłobkową. Jest to przesunięcie w grupie wynagrodzeń i podchodnych. Z przedszkola z pozycji wynagrodzenia dla nauczycieli przesuwamy na wynagrodzenia w żłobku opiekunek. Następnie dokonujemy przesunięć 9 tysięcy złotych w ramach środków Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzi o to, że przesuwamy i uaktualniamy środki między środkami na zwalczanie alkoholizmu, zwiększając środki przeciwdziałania narkomanii. Następnie dokonujemy również zmian w samych wydatkach majątkowych. I tak, proszę Państwa, w przedszkolu numer 1 z grupą żłobkową zostało 2890 zł środków w wydatkach majątkowych na zakupach inwestycyjnych przeznaczonych w roku 2022 i tą kwotę plus 16 175 zł, którą przesuwamy z rezerwy ogólnej, tworzy nam zadanie zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb przedszkola numer 1 z grupą żłobkową. Po prostu nastąpiła awaria tego sprzętu i należy go całkowicie wymienić, bo już nie kalkulowały się naprawy. Następnie z rezerwy ogólnej przenosimy również 14 600 do szkoły podstawowej numer 1 na zakup systemu monitoringu do budynku szkoły podstawowej numer 1 oraz 3 000 uzupełniamy środki w zadaniach majątkowych w projekcie Witajcie w naszej bajce, gdyż środki, które były pierwotnie przeznaczone, nie wystarczały ze względu na koszty, które podniosła ceny tych urządzeń, które zostały podniesione ze względu na panującą inflację i trzeba te środki uzupełnić o 3 tysiące złotych. I to są wszystkie zmiany, które proponujemy w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały numer 58/489/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 9 paragrafów, 6 załączników oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jestem za. Na razie rozpoczynamy dyskusję. Czy są jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie ma pytań, omówione wszystko na Komisji Budżetu i Finansów. W związku z powyższym, kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za.
Jadwiga Czekajewska, jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. I pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy projekt uchwały budżetowej. W podpunkcie B mamy projekt uchwały dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2038 i poproszę panią skarbnik o przybliżenie nam projektu uchwały. Proszę Państwa, wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Konstantynowa na lata 2022-2038 między sesjami, które były dokonywane zarządzeniami i uchwałami, wygląda w tej chwili, została zmodyfikowana w następujący sposób. Zwiększono dochody ogółem, dochody budżetu ogółem o kwotę 407 522,97 zł. O taką samą kwotę zwiększane zostały wydatki miasta, budżetu miasta o, tak jeszcze raz powtórzę, 407 523,49 zł. Tutaj różnica między dochodami a wydatkami to jest 52 grosze. Następnie wynik budżetu nie uległ zmianie, jest nadal deficytowy i wynosi w tej chwili 7 334 080,68 zł. Przychody do zbilansowania wydatków, dochodów i wydatków do budżetu wprowadzono kwotę 8 962,150,68 zł. Rozchody nie uległy zmianie, zostały nasze zobowiązania już dawno jak gdyby pokryte, nasze zobowiązania do banków. Rozchody wynoszą 1 628 070 zł. Kwota długu nie uległa zmianie na koniec, na 31 grudnia 2022 roku, będzie wynosiła 16 339 379 zł. W międzyczasie również wypracowaliśmy nadwyżkę operacyjną, czyli dochody są większe od wydatków bieżących o kwotę 547 988,90 zł. Takie zmiany dokonujemy tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 58/490/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2038. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 4 paragrafy, 3 załączniki oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia Komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. I pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej i w podpunkcie C
Będziemy omawiać projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. I również poproszę panią skarbnik o przybliżenie nam projektu uchwały. Proszę państwa, zgodnie z artykułem 263 ustawy o finansach publicznych proponujemy i prosimy państwa o wyrażenie zgody na utworzenie tak zwanych wydatków niewygasających, które rozliczone będą w budżecie roku 2023. Do tych wydatków należą następujące zadania. Zadanie, które jest współfinansowane zarówno środkami bieżącymi, jak i środkami majątkowymi. Pierwsze to jest dotyczy cyfrowa gmina, kwota 6765 zł. Realizacja tego zadania i rozliczona ostatecznie przewidujemy na 30 czerwca 2023 roku. To jest, mówię, zadanie bieżące. I teraz są 5 zadań majątkowych. Pierwsze zadanie to zakup samochodu dostawcy osobowego, to jest kwota 160 tysięcy, którą przewidujemy, że już na pewno ten samochód do nas dotrze. Nie mieliśmy tyle szczęścia co OSP Konstantynów. Ten samochód do nas dotrze i zostanie rozliczony ostatecznie 30 czerwca 2023 roku. Następnie zadanie cyfrowa gmina, kwota tym razem przypadająca na wydatki majątkowe 96 359 zł, również termin realizacji do 30 czerwca 2023 roku. Również prosimy o wyrażenie zgody na jak gdyby przesunięcie rozliczenia zadania budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ulica Ignacy w Konstantynowie Łódzkim. Chodzi o dokumentację, czyli o opracowanie dokumentacji projektowej. Jest to kwota 22 500. Następnie wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania poprawa infrastruktury technicznej, drogowej i rekreacyjnej terenu Popegeerowskiego Wsze w Konstantynowie Łódzkim. To jest 40 344 zł. Również termin realizacji 30 czerwca 2023 roku. I ostatnie zadanie majątkowe pod nazwą opracowanie dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszczep. To jest kwota 31 980 zł. Termin realizacji do 30 czerwca 2023 roku. Czyli łącznie przenosimy do rozliczenia z budżetu niejako roku 2022 łącznie w obydwóch zarówno bieżących zadaniach, jak i majątkowych łączną kwotę 357 948 zł. Dziękuję bardzo. Przedstawiam państwu projekt uchwały numer 58/491/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 4 paragrafy, 2 załączniki oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za.
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, przechodzimy do podpunktu D, czyli tego podpunktu, który został nam dzisiaj przedstawiony na początku przy zmianie w porządku obrad. I ten punkt dotyczy zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022. I poproszę Panią Skarbnik o zreferowanie nam tego projektu uchwały. Proszę Państwa, ten projekt dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 556 tysięcy. Jest to podyktowane przede wszystkim wypłatą dodatku węglowego. Prosiliśmy, znaczy wystąpiliśmy do wojewody o zwiększenie planu środków finansowych na tym zadaniu i stąd wprowadzamy do budżetu 550 tysięcy. Po stronie dochodów i wydatków jeszcze w roku 2022. I również musimy zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 6 tysięcy. Są to środki przeznaczone na realizację programu Asystent Rodziny. I to takie zwiększenia, czyli łącznie 556 tysięcy dochody i wydatki budżetu roku 2022 zwiększone. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały numer 58 łamane przez 492 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 4 paragrafy, 2 załączniki i uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 15 głosami jednogłośnie przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawie i podpunkt A. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023-2038. I poproszę Panią Skarbnik. Proszę Państwa, wieloletnia, tutaj muszę zrobić taki wstęp, jako że materiał, który był przekazany 15 listopada zarówno do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i do Państwa, do Biura Rady, został, ma wniesioną autopoprawkę. Natomiast z opinii, którą otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej, ona jest, ma numer uchwały jest wcześniej niż numer uchwały opinii odnośnie budżetu. Więc ja w tej chwili powiem o wielkościach, które są po autopoprawce wieloletniej prognozie finansowej, a przy omawianiu budżetu na 23 rok wyjaśnię, na czym polegała autopoprawka. I proszę Państwa, wieloletnia prognoza finansowa objęto, wieloletnią prognozą finansową objęliśmy lata dla miasta Konstantynowa, objęliśmy lata 2023 i 2038. Wielkości finansowe przedstawione w materiale, który Państwo otrzymaliśmy w kolumnie roku 2023 są zgodne z założeniami finansowymi zawartymi w projekcie budżetu na rok 2023. Czyli prognoza dochodów ogółem w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2023 wynosi 121 milionów 335 530 zł 50 zł grosze, a wydatki skalkulowane zostały w wysokości 136 milionów 442 296 zł 96 groszy.
Wynik budżetu jest wynikiem debetowym i wynosi 15 106 766 zł 28 groszy. Do zrównoważenia budżetu wprowadzono w kolumnie roku 2023 kwotę 17 359 836 zł 28 groszy. W tej kwocie znajduje się kwota 13 970 000 planowanej emisji obligacji na związanego, jak Państwo wiecie, z dwoma zadaniami, głównie z dwoma największymi zadaniami, czyli modernizacją torowiska tramwajowego oraz budową bazy sportowo-rekreacyjnej w szkole SP1. Wysokość wyliczonych zobowiązań miasta, czyli tak zwana pozycja w tej kolumnie, która się nazywa rozchody, to jest kwota 2 253 070 zł. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 28 056 309 zł. I jest większa niż przewidywana, niż pokazana w 2022 roku oplanowane obligacje w wysokości 13 970 zł. I teraz prognoza wieloletnia to są lata powyżej, jak wspomniałam, roku 2023, bo są aż do roku 2038. I teraz tak, w jaki sposób zostały skalkulowane dochody od 2024 roku do 2038? Braliśmy pod uwagę wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz poziom inflacji. I tak kalkulowane dochody są z PIT-u i CIT-u, natomiast dochody takie jak subwencje, dotacje celowe oraz podatki lokalne wyliczono, wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. I teraz skąd bierzemy te wskaźniki? Te wskaźniki są brane z opublikowanych przez ministra finansów do budżetu państwa założeń. I tak to jest specjalnie ogłaszane wzrosty PKB, inflacji w latach, tak jak jest kalkulowany budżet państwa. Proszę Państwa, stronę wydatkową budżetu od 2024 roku do 2038 prognozowano odrębnie dla grup wydatkowych. I tak, jednym, no, biorąc pod uwagę, że bierzemy, mamy zamiar wyemitować obligacje, i taką grupą wydatkową jest obsługa długu i tutaj już część długu, który istnieje, mamy podpisane umowy z bankami, więc tutaj w przypadku tych pozycji brano pod uwagę prognozowane wartości marż każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe LIBOR. I w informacji szczegółowej, jak Państwo przeczytacie uzasadnienie do WPF-u, które zostało do Państwa złożone, macie podane stawki WIBOR, jakie braliśmy od 2024 roku do chyba 2027, opierając się, no, też na informacjach z Narodowego Banku Polskiego. Pozostałe wydatki bieżące, tak zwane statutowe, prognozowano uwzględniając wypracowanie nadwyżek operacyjnych, czyli nic innego, jak były tylko zwiększane jak gdyby do tempie wzrostu dochodów bieżących. Dlatego, że my musimy mieć wypracowywane nadwyżki operacyjne, po pierwsze na wpłatę, czyli na rozchody, jak i w związku z tym, że planujemy zaciągnięcie, wyemitowanie obligacji, musimy uwzględniać nadwyżki budżetowe, bo to świadczy o kondycji finansowej i zdolności niejako finansowej, tak jak dla osób fizycznych banki sprawdzają, tak i dla gmin, patrząc na WPF-y i analizując te WPF-y, czy jest możliwość do wygenerowania nadwyżek operacyjnych. Natomiast wydatki majątkowe uwzględniały wyłącznie, proszę Państwa, nie ma nowych praktycznie projektów. Jeżeli się pojawiły jakiekolwiek, to będą przy załączniku numer 2 do budżetu wyszczególnione. To są związane praktycznie z tymi projektami, które mamy
dokończyć z roku 2022 i ewentualnie przechodzą na kontynuację 2023 i jest jedno chyba w 2024 oraz mniejsze po prostu wydatki przeznaczamy na inwestycje. W WPF-ie na lata 23-38 uwzględniono spłatę zobowiązań już istniejących i planowanych nowych do 38 roku, czyli jak gdyby nie powiększamy spłaty ewentualnych emisji obligacji na lata powyżej 38 roku. WPF wykazuje wskaźnik jednoroczny, który musimy zachować zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. On jest wyliczony, prawa strona, która musi być większa od lewej strony tego wskaźnika, jest na 4,86, a lewa na 4,80, czyli relacja między prawą i lewą stroną tego wskaźnika, tego artykułu jest zachowana prawidłowo. Tyle z mojej strony odnośnie wieloletniej prognozy finansowej, która do Państwa została przekazana. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 58, łamane przez 493, łamane przez 22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 7 paragrafów, 2 załączniki oraz uzasadnienie. Tak, 2 załączniki i uzasadnienie. I proszę Państwa, w kolejnym podpunkcie poproszę o przedstawienie nam uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy Konstantynów Łódzki. I poproszę o odczytanie nam tej uchwały pana przewodniczącego Radosława Radwańskiego. Dziękuję pani przewodnicząca. Jest to uchwała nr 1 łamane na 137 na 2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy Konstantynów Łódzki. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, pomijam podstawę prawną, i artykułu 230 ustęp 3 oraz artykułu 246 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pomijam podstawę prawną, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, przewodniczący Anna Kaźmierczak, członek Iwona Kopczyńska, członek Roman Dozdrowski, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-38. Paragraf drugi. Opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania w 2023 roku planowanego deficytu budżetu gminy Konstantynów Łódzki. Uzasadnienie. Skład orzekający, formułując opinię zawartą w paragrafie pierwszej sentencji, przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-38 oraz dane ujęte w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok. W przedłożonej do zaopiniowania prognozie zawarte są elementy określone w artykule 226 ust. 1 i 2a ustawy o finansach publicznych, w tym kwota długu oraz sposób jej spłaty. Załącznik nr 2 prognozy dotyczący przedsięwzięć sporządzony został w sposób zgodny z wymogami określonymi w artykule 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wielkości przyjęte w prognozie i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wynikającym z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika ponadto, że w latach 2023-38 spełniona zostanie zasada określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Z projektu uchwały wynika, że od 2020
2023 roku założono wzrost nadwyżek operacyjnych z tendencją wzrosnącą w każdym roku, które od 2025 roku stanowić będą zarówno źródło finansowania wydatków majątkowych, jak i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W przedłożonym do zaopiniowania projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynowódzkiej przyjęto założenie, że w 2023 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowania będzie przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W 2024 roku przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Natomiast począwszy od 2025 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu będzie finansowana nadwyżką budżetową, która de facto powstanie z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nadwyżki operacyjnej. Zgodnie z regułą wynikającą z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu, jak również relacja pomiędzy tym wskaźnikiem a wskaźnikiem spłaty długu jednostki w danym roku budżetowym. Przy realizacji założonych w projekcie prognozy kwoty długu wielkości gmina wykazała, że w latach 2023-38 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej ustalonego dla danego roku wskaźnika dopuszczalnego. Zatem spełniona zostanie reguła z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Przy powyższym skład orzekający podkreśla, że założenia przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wymagają realizacji wskaźników jednorocznych, wiersz 8.2 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w celu zachowania reguły wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Jak wynika z powyższej analizy, skład orzekający ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zawartych w niej prognozy kwoty długu, uwzględniając wytyczne wynikające z artykułu 230 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przez jednostkę samorządu terytorialnego przepisów tej ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, i mając na względzie powyższe, skład postanowił wydać opinię zawartą w paragrafie pierwszym sentencji niniejszej uchwały. Skład orzekający, formułując opinię zawartą w paragrafie drugim sentencji niniejszej uchwały, przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały budżetowej Konstantynowódzkiej oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ocena możliwości finansowania planowanego deficytu 2023 roku dokonana została z uwzględnieniem spełnienia warunków ustawowych, w tym reguły artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wielkość dochodów i wydatków ustalono na planowany deficyt stanowi 15 106 766 zł i 28 groszy i sfinansowany będzie przychodami z tytułu emisji obligacji, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przyjmując za podstawę wynik analizy przedłożonych Izbie dokumentów, przy założeniu pełnej realizacji wielkości w nich wskazanych, skład orzekający stwierdza, że w latach spłaty planowanego do zaciągnięcia długu gmina zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie wskaźników obciążenia budżetów lat następnych spłatą długu oraz posiada możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie budżetu na 2023 rok. Mając na względzie powyższe, skład orzekający postanowił wydać opinię zawartą w paragrafie drugim sentencji uchwały. Stosownie do artykułu 230 ust. 3 oraz artykułu 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, pomijam podstawę prawną, od opinii wyrażonych
w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo za przedstawienie nam tej uchwały składu orzekającego. I proszę Państwa, poproszę teraz opinię wszystkich stałych komisji, opinię dotyczącą oczywiście uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Proszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. I poproszę o opinię Komisji Mieszkaniowej. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, otwieram dyskusję nad proponowaną, przedstawioną nam uchwałą. Wszystko omówione, proszę Państwa, więc przypomnę tylko, że procedujemy uchwałę numer 58 łamane przez 493 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038 i jest to uchwała z autopoprawką. I w związku z powyższym, skoro nie ma pytań, kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Telmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej. I proszę Państwa, w punkcie B mamy uchwalenie budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 i poproszę o przedstawienie projektu uchwały panią skarbnik. Znaczy, proszę Państwa, tutaj posłużę się dla lepszego zobrazowania wielkości budżetowych i przyczyn, dla których takie, a nie inne wielkości się znalazły w tym budżecie, posłużę się prezentacją. Proszę Państwa, tworząc budżet na 2023 rok, jak zawsze pierw zwracamy uwagę na stronę dochodową, wyliczamy tą stronę dochodową, na co nas stać i na ile możemy sobie pozwolić po stronie wydatkowej. Pierwsza tabela wynika, jak Państwo zobaczycie kolumnę, która się nazywa projekt budżetu na 2023 rok, od lewej strony tej kolumny są te same tytuły dochodowe w 2022 roku, jakie otrzymaliśmy. To teraz tak, PIT-y i CIT-y są to wielkość dochodów, które otrzymujemy od ministra finansów w tak zwanych metrykach finansowych, również i pozycja część oświatowa subwencji ogólnej. Jak Państwo porównacie jeden rok do drugiego, czyli ten sam okres, bo to jest i na 1 stycznia jeden, jak i na 1 stycznia drugi, to Państwo widzicie, że CIT-y i PIT-y dostaliśmy w sumie mniej o 375 296 zł do tego, co mieliśmy w roku 2022. Na pewno trochę zaskoczeni byliśmy pozycją trzecią, czyli część oświatowa subwencji ogólnej, bo tutaj wzrost roku do roku jest o 2 965 685 zł. Ale wczytując się w metrykę, która do nas przyszła, znaczy pismo, które do nas przyszło, co zawiera subwencja oświatowa, no to już to wygląda trochę inaczej, bo ten wzrost
to pokrywa wszystko, co pan minister edukacji narodowej zapowiadał z ministrem finansów w roku 2023, czyli konsumpcja wszystkich podwyżek, wszystkich zwiększeń środków potrzebnych dla młodych nauczycieli, na pierwsze zagospodarowanie, na zwiększenie standardów nauczania oraz na dwie podwyżki, które przewidziało Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2023. Następnie tutaj drugą pozycją, która jest wzrostowa z roku na rok, jest to podatek od nieruchomości. I tutaj zaznaczam, proszę Państwa, w tej pozycji te 3 017 000 to są przeliczone już wszystkie ostateczne decyzje, które wpłynęły między sesją październikową, a mogą nam wpłynąć i wpłynęły nawet mogą wpłynąć do końca roku. Również przewidywaliśmy zwyżkę z tej pozycji w związku z windykacją należności podatku od nieruchomości. To jest wszystko, co maksymalnie możemy uzyskać w tej pozycji dochodowej. Pozostałe dochody bieżące. Duży wzrost roku do roku, ale w tej pozycji jest wzrost śmieci, czyli opłaty śmieciowej. Tu jest również wzrost wszystkich innych podatków, jak rolnego, leśnego, środków transportu. Tutaj są dochody, które podały nam jednostki organizacyjne z tytułu wynajmu pomieszczeń i swojej jakiejś tam działalności. Więc to jest wszystko. Więc może to ładnie wygląda, że wzrost 4 miliony, ale tak naprawdę jakbyśmy rozebrali, nazwijmy tą pozycję to szczegółowo, byłoby już to troszeczkę inaczej wyglądało. Teraz następną pozycją to są pozycja milionowa, którą dostajemy zawsze zadań zleconych od wojewody z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak Państwo widzicie, jest tutaj ubytek 7 697 607. To jest po prostu podyktowane już ostatecznymi rozliczeniami z tytułem 500+, które ostatecznie już w roku 2023 samorządy nie będą prowadziły. Następnie dochody, zadania powierzone, to są wzrost roku do roku o 6500. To są środki, które mamy w budżecie w związku z porozumieniem zawartym z powiatem pawiańskim na utrzymanie powiatowych dróg na terenie miasta Konstantyna. No i tutaj mamy dochody majątkowe, tu jest największy wzrost do 25 milionów, ale jest to podyktowane naszymi środkami unijnymi, środkami, które pozyskaliśmy z Unii, ze Skarbu Państwa, z Ładu Polskiego. Po prostu to jest związane ściśle z planami inwestycyjnymi, które mamy na rok 2023. I tak, proszę Państwa, wyliczone i podsumowane dochody wykazały, że tak naprawdę dochody, na które możemy liczyć, jest to kwota 125 025 530 68 groszy. I taki materiał Państwo otrzymali 15 listopada. Teraz następnie chciałam Państwu pokazać, co było następnym takim sterzeniem z rzeczywistości. To jest kolumna wydatki zgłoszone przez jednostki organizacyjne oraz referaty Urzędu Miasta, ile nasze jednostki i nasz urząd wyliczył, że potrzebuje na utrzymanie i realizację zadań statutowych gminy. Jest to kwota, jak Państwo zobaczycie. My mamy możliwość maksymalnie dochodów bieżących na kwotę 79 703 223 i 50 groszy. Natomiast jak Państwo widzicie, tak, w tej kolumnie dochody prognozowane to są już rozbite, czyli to, co mówiłam, zlecone, powierzone, majątkowe,
z naszymi dochodami majątkowymi własnymi i dochody bieżące. I teraz z drugiej strony, jak to się kształtowało po wyliczeniu, podsumowaniu potrzeb zgłoszonych. Czyli 79 milionów możemy sobie pozwolić, jednostki nam wyliczyły, 91 potrzebują. I tak jak Państwo bierzecie oczywiście zadania zlecone i powierzone, to jest konstant tyle, ile po dochodach, tyle po wydatkach. Natomiast tutaj wydatki majątkowe jest to 59 milionów 355. To cały czas mówię, to jest kolumna tego, co zapotrzebowano. Zapotrzebowano. Czyli tak naprawdę niezbilansowanie strony dochodowej z wydatkową przy pierwszych podsumowaniach było na kwotę 32 943 361 zł i 78 groszy. Nawet jeżeli wiemy, że mamy określoną kwotę przychodów, w tym obligacje, więc niezbilansowanie strony dochodowej z wydatkową jest rzędu 17 836 901 i 10 groszy. Ale od razu Państwu mówię i zaznaczam, żebym była dobrze zrozumiana. To są tak zwane, przepraszam, że powiem kolokwialnie, chcieństwa jednostek, które do nas wpłynęły, a nie możliwości, które mamy. I teraz, proszę Państwa, mając taki materiał, dokonaliśmy następnych analiz. I tak, braliśmy każdą jednostkę organizacyjną, również jedno referaty organizacyjne urzędu. I ustalaliśmy, ile to w roku 2022 jednostki dostały na wejściu tak zwanym, czyli dostały budżet pierwotny. To jest kolumna numer 2, czyli kolumna 1 stycznia 2022 rok. Również mamy, tu jest zaznaczone 31 października, czyli tak naprawdę jak się kształtują budżety, budżety całościowe. Tutaj nie szliśmy w szczegółową analizę paragrafową, ale ogółem. W trzech grupach, czyli świadczenia, wynagrodzenia i pochodne i wydatki statutowe. Jak to się kształtuje na 31 października, bo to są ostatnie plany przed planami na 15 listopada złożonymi do Państwa i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. I co jest ciekawe, kolumna czwarta, widzimy, ile w trakcie roku, czyli od stycznia do października, w tych jednostkach przybyło pieniędzy, przybyło środków. Te pieniądze otrzymaliśmy w ciągu tych 6 miesięcy z różnych tytułów. Były to subwencje, były to zwiększone dotacje od wojewody, były to również jakieś zwroty, nazwijmy, rozliczeń budżetowych z roku poprzedniego, które zostały jak gdyby wliczone i skonsumowane w budżecie roku do miesiąca października. I teraz mieliśmy i piąta kolumna, to jest kolumna, czyli mamy zderzenie, co mamy, natomiast mamy kolumnę piątą, która mówi, jakie materie i o ile jednostki chciały mieć więcej w budżecie. Jak Państwo widzicie, wyszło nam, że no, chciały mieć budżet te placówki oświatowe, tutaj chodzi o nie, o 33 milionów więcej niż to, co mieliśmy na 1 stycznia, znaczy 33 miliony, czyli więcej 8 milionów 123 do tego, co dostały na wejściu 1 stycznia i 5 milionów do tego, co wykazywały plany w jednostkach na 31 października. Tak samo podliczone zostały, bo tutaj była pierwsza tabela, to są jednostki oświatowe, natomiast druga tabela są to jednostki pozostałe, w tym urząd. I idąc taką samą metodologią, proszę Państwa, widzimy, że Centrum Sportu, MOPS, KTPR, MOP, Miejska Biblioteka i Urząd chciały mieć więcej o 23 milionów do tego, co było
co otrzymały na 1 stycznia i 16 milionów do tego, co miały w planach na 31 października. I teraz, proszę Państwa, jak Państwo no, widzicie, nie ulega wątpliwości, żadna z tych kolumn nie mogła być brana pod uwagę, więc trzeba było znaleźć inny sposób zwiększenia, niewątpliwie zwiększenia budżetu jednostek na rok 2023. Zrobiliśmy podsumowanie po wszystkich informacjach, które do nas dopływały, napłynęły. Co tak naprawdę powinniśmy zabezpieczyć? No na pewno wiemy, że były dwukrotne podwyżki najniższego wynagrodzenia. Wiemy również, że są dwukrotne podwyżki dla nauczycieli w roku 2023 i wyliczyliśmy poprzez materiały, które dodatkowo dosyłały nam jednostki, że na to jest nam potrzebne 4 125 297 zł 44 grosze, to jest w skali całej gminy. Następnie, jeżeli wiedzieliśmy, że zwyżka śmieci po stronie wydatkowej, po stronie dochodowej, która jest ustawiona była na 125 tysięcy milionów, prawidłowo zostały wprowadzone dochody, ale w takim razie w roku 2023, jak mieliśmy bazę wyjściową na 1 stycznia, musimy uzupełnić tą pozycję o 1 146 000. Tak samo jest metodologia, jeżeli chodzi o żywienie dzieci w przedszkolach i zawodach szkolnych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy zwiększyć do tego, co było około 100 tysięcy złotych. Energia, i to jest następna duża pozycja, proszę Państwa, 2 100 000. Jak Państwo wiecie, w tym roku był przetarg i jest podpisana umowa, z której wynika, że 2 100 000 trzeba więcej w roku 2023 dołożyć do tego, co jest w planach 2022. I tak samo jest z obsługą długu, bo wychodząc że z założenia, że obsługa długu na 1 stycznia 2022 roku to było około tam 400 tysięcy, to musimy zabezpieczyć 1 110 000, żeby urealnić tą pozycję do wydatków końcowych roku 2022. Czyli łącznie na, jak ja coś mówię, mus i konieczność to jest 9 281 297 44 zł. Zwiększyć to bazę wyjściową w budżetach jednostek i urzędu, czyli bazę wyjściową od 1 stycznia 2022 roku. Następne, proszę Państwa, jeszcze dodatkowo, no jak gdyby pan radny Łopaciński na którejś komisji o to pytał, więc pokusiliśmy się o taką zrobienie tabel samej oświaty, jak to nam wychodzi w oświacie. Braliśmy od roku 2018 roku do roku 2023, mając już no, lata, raz, dwa, cztery lata zamknięte, a 22, piąty rok to jest na razie przewidywane wykonanie. I projekt, który otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, jak subwencja plus dotacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które mniej więcej otrzymujemy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w okresie marca-kwietnia, czyli te dwie pozycje sumowane, jak one, ile pokrywają wydatków no, przez 4 lata poniesionych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz również tutaj dobijamy pozycję taką na niebiesko, jak Państwo widzicie, to są wydatki na oświatę, którą mamy dodatkowo w pozycji niepublicznej przedszkola. I jak Państwo no, widzicie, to dokładamy do wydatków tak ujętej oświaty, czyli całościowo
oświaty w roku 18 13, przeszło 13 milionów, w 19 przeszło 15, w 20 no prawie 17, w 21 prawie 19, 22 jest wyliczony na zasadzie wydatki 10 miesięcy przez 10 razy 12, czyli uważamy, że to będą wydatki rzędu 33 milionów 469 tysięcy, czyli dokładamy 20 milionów 965, a do projektu roku 23 dokładamy mniej, ale tylko dlatego, że pozycja, którą otrzymujemy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, ona nam przyjdzie dopiero w roku 23, ale w okresie, tutaj po prostu tej dotacji nie ma. Więc jest na razie jak gdyby planistycznie dołożone do wydatków oświaty tak ujętych 19 988 895 30. Następną tabelą, którą zrobiliśmy, to jest, no zadajemy sobie bardzo często pytanie, na co nam wystarcza ta subwencja. Więc jak Państwo widzicie, nie wystarcza nam nawet na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w trzech placówkach oświatowych od roku 2018 do roku 2023. Więc to jest moje takie dygresja a propos mojego pierwszej tabeli wzrostu w oświacie ponad 2 miliony w subwencji i teraz właśnie Państwo, no, odpowiadam Państwu mniej więcej, na co nam ten wzrost zabezpiecza. No na pewno nie to, co Pan Minister jest pewny, że nam ma zabezpieczyć. I teraz, proszę Państwa, jest to już ostatni, jak gdyby, slajd pokazujący, jak zostały rozdysponowane środki, którymi dysponowaliśmy po tych zwiększeniach, o których mówiłam, metodologią dochodzenia do wydatkowej strony budżetu. I tak każda jednostka, jak Państwo widzicie, oprócz MOK-u i Miejskiej Biblioteki Publicznej ma lekki wzrost, no ale na pewno nie, jak przeanalizujecie te tabele, na pewno nie tyle, ile jak zamkną budżet roku 2022. Największy wzrost 33-38 jest w urzędzie, ale to jest podyktowane no prawie ponad 3 miliony wzrostu związane, proszę Państwa, z obsługą długu i z energią i ze śmieciami. To jest ten wzrost, czyli praktycznie jest niewielki, ponad tam milion z kawałkiem wzrostu realnego budżetu rok do roku. I teraz w materiałach, które Państwo otrzymaliście listopada, znalazła się również zestawienie zadań majątkowych. I Państwo widzicie, że nasza strona wydatków majątkowych to jest 55 404 517,46 groszy. I są uwzględnione te zadania, które są no, bardzo dużymi zadaniami, to mamy trzy takie, czyli modernizacja torowiska tramwajowego, to jest 22 miliony 550. Następnie budowa bazy sportowej edukacyjnej 19 milionów 403. Trzecia pozycja to jest, tak został złożony do Państwa materiał, który macie. Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie 9500. Następnie czwarta pozycja to jest poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, chodzi o pokoje gierowskie terenu RSZEK, 2 miliony 40. Następnie pozycją taką piątą i szóstą to jest w tym momencie wykonanie odwiertu wód geotermalnych 500 tysięcy, które otrzymaliśmy
jak gdyby przeznaczyliśmy 500 tysięcy na zwiększenie tego zadania w roku 2022, gdyż jak Państwo wiecie, w momencie, kiedy dostaliśmy zwiększenie budżetu z tytułu PIT-ów o prawie 3 miliony, tam 2 miliony 900, w założeniach rządowych było przeznaczenie z tej kwoty 15% na inwestycje energooszczędne. My w tym momencie przeznaczyliśmy to na wody geotermalne, ale w 2023 może ulec zmianie ta pozycja i może być przeznaczona na inny cel, ale tylko i wyłącznie związany z energooszczędnością. Następnie ostatnie jest to zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół Rurszewa, to jest 300 tysięcy. Związane jest to, że kończą nam się terminy wykonania zobowiązań w momencie, kiedy gmina Konstantynów dostawała te tereny na własność od rynku rolnego. I proszę Państwa, czyli jak Państwo widzicie, jaśniejszymi kolorami jest zaznaczone pozycje, które są, nazwijmy, nowymi pozycjami. Czyli gro 14 pozycji są to pozycje, które są kontynuowane lub muszą bez względu na nasze jak gdyby jakieś plany, muszą wejść do budżetu. I proszę Państwa, budżet, który Państwo otrzymaliście i taki został skierowany do Państwa i do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zamykał się stroną dochodową 125 milionów 25 530 zł 68 groszy, wydatki 140 milionów 132 296 zł 96 groszy. Deficyt został skalkulowany na kwotę 15 milionów 106 767 zł 28 groszy. Został on pokryty przychodami w wysokości 17 milionów 365 836 zł 28 groszy oraz ujęto również spłatę naszych zobowiązań w wysokości 2 253 070 groszy. I teraz, proszę Państwa, materiał, który dzisiaj procedujemy, ma autopoprawkę. I na czym polega ta autopoprawka? I zaczynamy od takiej tabeli, która jest zadaniami majątkowymi, bo w zasadzie o to została dokonana autopoprawka. Chodzi o pozycję numer 4. Nie masz tego. Proszę Państwa, w pozycji numer 4, o której mówiłam, która się nazywała poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim, ta pozycja została zmniejszona z 9 500 000 na 5 milionów, gdyż ostatecznie nasz referat inwestycji stwierdził, że bezpieczniej dla nas będzie, to są środki z Polskiego Ładu, dla nas będzie bezpieczniej, żeby wykonać planowane inwestycje, rozbić na 2 lata te zadania, czyli kwota 4 500 000 została wprowadzona autopoprawką zarówno do WPF-u, jak i do WPF-u, bo budżet jest roczny od stycznia do grudnia, czyli to zadanie zostało zmniejszone o 4,5 miliona i te 4,5 miliona zostało wkalkulowane w rok 2024. Właśnie o tą poprawkę. Ja dokładnie jeszcze powiem Państwu, bo pisemnie jest uzasadniona autopoprawka, ale to mówię, to w zadaniach majątkowych jest ta pozycja. Teraz po autopoprawce zostały przedstawione projekty, czyli jest poprawiona poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim, rozbita na środki Polskiego Ładu i środki własne, jak się kształtują w latach 23-24. I ostatecznie budżet, który Państwo macie z autopoprawką, to są dochody budżetu
wynoszą 121 335 530 zł 68 groszy, wydatki 136 442 296 zł 96 groszy, deficyt zostaje bez zmian i jest 15 106 765 078 zł. Jest również finansowany zarówno przychodami, jak i uwzględniono rozchody na tym samym poziomie, co w pierwotnym materiale skierowanym do Państwa 15 listopada. I proszę Państwa, tyle z mojej strony do referowania wielkości budżetowych, które Państwo macie przedstawione w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Poproszę teraz Panią Radną Elę Jabłońską o przeczytanie nam uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023. Poproszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Odczytuję Państwu uchwałę numer 1 łamane przez 138 przez 22 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, pomijam podstawę prawną, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie Anna Kaźmierczak przewodniczący, Iwona Kopczyńska członek, Roman Drozdowski członek, uchwala co następuje. Opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok. Uzasadnienie. Skład orzekający rozpatrzył przedłożony przez burmistrza Konstantynowa Łódzkiego projekt uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok. W projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 125 025 530 zł i 68 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 86 980 849 zł i 50 groszy i dochody majątkowe w wysokości 38 044 681 zł i 18 groszy. Z tego między innymi środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 19 906 481 zł i 18 groszy oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 130 000. Wydatki ogółem w wysokości 140 132 296 zł i 96 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 84 727 779 zł i 50 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 55 404 517 zł i 46 groszy. Z przedłożonego projektu budżetu wynika, że w 2023 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 15 106 766 zł i 28 groszy, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Nadto z przedłożonych Izbie dokumentów wynika, że dochody bieżące zostały założone w wysokości wyższej od wydatków bieżących
o 2 253 070 zł. Zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, zwanej dalej nadwyżką operacyjną. W ocenie składu orzekającego analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do wniosku, że projekt uchwały budżetowej i dołączone do niej załączniki opracowane zostały w sposób zgodny z wymaganiami prawa obowiązującego w tym zakresie. Skład orzekający odnotowuje, że plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ustalony został na jednakowym poziomie, to jest 8 310 472 zł. Przy powyższym skład orzekający przypomina, że w sytuacji zwiększenia w roku 2023 poziomu wydatków na realizację wyżej wymienionego zadania konieczne będzie podjęcie przez Radę uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to artykuł 6 ustęp 2 dla ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stosownie do artykułu 238 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, opinię składu orzekającego o projekcie uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki sformułowaną w mniejszej uchwale burmistrz Konstantynowa Łódzkiego jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim przed uchwaleniem budżetu. Od opinii wyrażonej w mniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo również za przedstawienie nam uchwały. I proszę Państwa, poproszę w takim razie teraz o opinię stałych komisji Rady Miejskiej. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. I poproszę o opinię Komisji Mieszkaniowej. Opinia Komisji Pozytywna. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Przypomnę jeszcze raz, projekt uchwały numer 58 łamany przez 494 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 i jest to projekt z autopoprawką. I jeszcze oczywiście tutaj poproszę, otwieram dyskusję nad tą uchwałą. Kto z Państwa chce zabrać głos? Ponieważ ja chciałem tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę. Opinia RDO dotyczyła tego, co omawialiśmy wcześniej, natomiast teraz głosujemy nad uchwałą, gdzie są te poprawki, o których Pani skarbnik mówiła, czyli o tym, że 4,5 miliona przenosimy na kolejny rok. Żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość. Dlatego mamy projekt. Bo na komisjach rozmawialiśmy o czym innym, a natomiast o tej poprawce dowiedzieliśmy się dopiero dzisiaj. Dziękuję. Tak, wszystko się zgadza. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę Państwa, co można, a widzę, że Pan Burmistrz, ale jeszcze może jedno zdanie powiem ja. Kończymy bardzo trudny rok dla nas wszystkich, dla nas jako radnych w podejmowaniu trudnych decyzji budżetowych i nie tylko. Na pewno bardzo trudny dla całego zespołu z Panią Skarbnik na czele i Panami Burmistrzami. Jakoś udało się ten rok przetrwać. Nie był może bardzo łaskawy, ale myślę, że możemy go zaliczyć do udanego roku budżetowego i liczę na to, że ten, który dzisiaj procedujemy, budżet na 2023 rok, też uda nam się zrealizować, dopiąć, zapiąć i że wszystkie nasze zamierzenia i plany będziemy mogli zrealizować. Dziękuję bardzo i proszę, Pan Burmistrz chciał zabrać głos. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, właściwie niewiele mogę już powiedzieć ponad to, co powiedziała bardzo szczegółowo Pani Skarbnik. Natomiast
Po analizie tych wszystkich wartości, które omawiała pani skarbnik, można powiedzieć jedno. To będzie bez wątpienia rekordowy budżet. Taki, jakiego w historii Konstantynowa Łódzkiego jeszcze nie było. A zważywszy na planowany poziom wydatków inwestycyjnych, drodzy państwo, można powiedzieć, że będzie to również budżet rekordowo ambitny. I na zakończenie powiem, że biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, w której się znajdujemy, będzie to również budżet wyjątkowo trudny, ale jeżeli Wysoka Rada zechce uchwalić budżet w proponowanym brzmieniu, to zapewniam państwa, że mając przy sobie takie grono specjalistów, damy radę go wykonać. Bardzo państwa proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze dodam, że skoro ambitny zespół przygotował ten budżet, myślę, że ambitny zespół radnych zaopiniuje pozytywnie i te ambicje będziemy mogli zrealizować wszyscy wspólnie przez cały 2023 rok. Proszę państwa, jeśli nie ma już pytań, to kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały budżetowej? Pan Robert Bujnowicz? Jestem za. Jadwiga Czekajewska? Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska? Jestem za. Pan Jacek Jakubowski? Jestem za. Pan Dariusz Korczyński? Jestem za. Pan Marek Łopaciński? Jestem za. Pani Aneta Marczewska? Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak? Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk? Jestem za. Pan Radosław Radwański? Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak? Pan Dariusz Stelmasiak? Jestem za. Dziękuję. Pan Konrad Sudra? Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak? Jestem za. Pan Michał Szymczak? Jestem za. Pani Beata Szymonowicz? Jestem za. Dziękuję państwu bardzo. To znaczy, że wszyscy razem chcemy wspólnie pracować i realizować to, co jest zamierzone w tym nadchodzącym, niepewnym i niespodziewanym w 2023 roku. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za jednomyślność, bo to też świadczy o naszej współpracy. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok. I proszę państwa, przechodzimy do punktu, już podglądam, siódmego. A w tym punkcie mamy podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Konstantynowie Łódzkim. I widzę panią Joannę Czochowicz-Jędrzejek. Poproszę o przybliżenie nam projektu uchwały. Bardzo proszę. Witam szanownych państwa. Tak jak wspomniała pani przewodnicząca, będę państwu przedstawiała uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Konstantynowie Łódzkim z wnioskiem o nadanie nazwy drodze, która jej nie posiada. Wystąpili właściciele działek, na których zlokalizowana jest ta droga, to są działki 11 na 8 i 12 na 3 w obrębie K1. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz znoszenia pomników przyrody należy do kompetencji Rady. Właściciele nieruchomości zwrócili się z prośbą i zaproponowali, aby droga wewnętrzna, której dziś będziemy nadawać nazwę, nosiła nazwę Szafirowa. W związku z powyższym proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję bardzo. Przedstawiam państwu projekt uchwały numer 58 łamane przez 495 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Konstantynowie Łódzkim. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 4 paragrafy, załącznik graficzny oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma pytań, bo cóż to pytać, jeśli mieszkańcy sobie tak życzą mieć ulicę Szafirową, niech mają. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska, jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak.
Pan Dariusz Stelmasiak. Nie słyszę, ale też nie widzę. Może ma jakiś problem na łączach? Nie, nie słychać go ani nie ma go obecnych w tym momencie. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. I pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosami przyjęliśmy projekt uchwały dotyczący nadania nazwie ulicy, drodze wewnętrznej. Dziękuję Państwu bardzo. I proszę Państwa, w punkcie 8 mamy podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28/225/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych. I kto z Państwa, czy Pani kierownik, Pani Paulina, kto to będzie? Tak? Poproszę, Pani kierownik Paulina Kukielińska będzie nam referować, przybliżyć tą uchwałę, projekt. Jeszcze chwileczkę proszę poczekać, bo Pan Burmistrz chciałby wnieść do tego projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mam do Państwa taką gorącą prośbę i prosiłbym o wniesienie pewnej autopoprawki do projektu uchwały, która po analizie prawnej w znacznej mierze uprości nam realizację już zapisów tej uchwały. Otóż proszę Państwa, w paragrafie drugim, nie, w paragrafie pierwszym podpunkt 2 mamy taki zapis. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie: zwalnia z ponoszenia odpłatności za korzystanie z obiektów kluby sportowe w zakresie podpisanych umów na podstawie, i teraz mamy tutaj wymienioną uchwałę numer 5/26 na 11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Prosiłbym o dokonanie zmiany polegającej na zastąpienie słów uchwały numer 5/26 na 11 zapisem na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie określenia warunków, trybu i finansowania zadań. Taka zmiana spowoduje brak konieczności zmiany tej uchwały na wypadek zmiany warunków, jakich będziemy przyznawać do finansowania klubów sportowych. Po prostu uprości nam to sprawę. Dziękuję. Dziękuję. To poproszę teraz, czy to jeszcze pani kierownik będzie? Teraz już przejdę do przeprowadzenia tej kolejnej zmiany. Czyli tak, projekt uchwały, który przedstawiamy Państwu, ma charakter porządkujący. Poprzednia uchwała dotycząca ustalania cen biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych w paragrafie pierwszym określała katalog obiektów, w przypadku których burmistrz posiadał uprawnienia do ustalania cen biletów. I były to obiekty takie jak sale gimnastyczne i hale miejsko-szkolne przy szkołach podstawowych i przy przedszkolu Bajka oraz obiekty Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim. Z katalogu zostały wykluczone sale gimnastyczne i hale miejsko-szkolne przy szkołach podstawowych ze względu na to, że gmina przekazała je w trwały zarząd szkołom. I w związku z tym artykuł 43 ustęp 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi o tym, że uprawnienia do ustalenia cen biletów wstępu należy od tego momentu do dyrektorów szkół. Z tego katalogu wykreślona również została sala gimnastyczna przedszkolu Bajka w związku z jej przebudową na sale dydaktyczne. Wobec tego w katalogu zostały jedynie obiekty Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Pińskiego i Placu Wolności 60. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 58/496/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28/225/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych.
pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 3 paragrafy. Tak, 3 paragrafy. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za zaproponowaną przez pana burmistrza poprawką. Dziękuję. Dziękujemy. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. W dalszym ciągu pana Darka nie ma. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 głosami jednogłośnie przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, w punkcie 9 mamy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. I poproszę panią kierownik Sylwię Pachle o przybliżenie nam projektu uchwały. Dzień dobry. Szanowni Państwo, podjęcie powyższej uchwały wynika z pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 7 grudnia 2022 roku dotyczącego uwag do zapisów programu uchwalonego 24 listopada. Omawiana uchwała została dostosowana do przesłanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Dla czytelności całości programu uchylano poprzednią uchwałę i wprowadza nowy program na 2020. Program ten został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi. Nie wpłynęły do niego uwagi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały numer 58/497/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Uchwała zawiera 4 paragrafy oraz jako załącznik program współpracy gminy z tymi instytucjami. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Jacek Jakubowski. Jestem za. Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 głosami jednogłośnie przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, w punkcie 10, który zrobił nam zmianę w porządku obrad, mamy podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zawierania porozumień dotyczących realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na umożliwieniu korzystania z usług środowiskowych domów samopomocy. I poproszę też pani kierownik Sylwia Pachla. To poproszę panią kierownik o przybliżenie nam projektu uchwały. Powyższa uchwała dotyczy upoważnienia burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zawierania porozumień dotyczących realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Jej podjęcie umożliwi realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
dotyczących korzystania z usług środowiskowych domów samopomocy przez mieszkańców Konstantyna Wałów. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 58/498/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zawierania porozumień dotyczących realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na umożliwieniu korzystania z usług środowiskowych domów samopomocy. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera trzy paragrafy oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. I jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Nieobecny w dalszym ciągu. Pan Konrad Sudra. Panie Konradzie. Jestem za. Dziękuję. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, w punkcie 11 mamy podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. I poproszę Panią Sekretarz, choć jeszcze jej nie widzę tutaj na moim monitorze, ale Panią Sekretarz o przybliżenie nam projektu uchwały. Bardzo proszę, Pani Dorota Tyszka. Szanowni Państwo, w dniu 1 listopada bieżącego roku do Biura Rady Miejskiej w formie elektronicznej wpłynęła petycja w sprawie zorganizowania uroczystej sesji Rady, okazując szacunek dla dorobku Konstytucji Marcowej w rozwoju polskiej samorządności. Wobec faktu, iż przedmiotowa petycja wywierała braki we wskazanym przepisami w zakresie, do adresata zostało skierowane dnia 4 listopada bieżącego roku wezwanie do usunięcia braków formalnych. Jednak petycja nie została uzupełniona, a tym samym braki formalne nie zostały przez podmiot wnoszący petycję usunięte. Proszę o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia i podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 58/499/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Uchwała, pomijam podstawę prawną, uchwała zawiera trzy paragrafy oraz uzasadnienie i poproszę o opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Nieobecny. Pan Konrad Sudra. Panie Konradzie. Pan Konrad Sudra ma jakiś problem chyba na łączach, bo go widzę, ale nie słyszę. Panie Konradzie. Jestem za. Dziękuję. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, kolejna zmiana w naszym porządku obrad, czyli projekt uchwały w punkcie 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwoływania i odwoływania obrad. Zwoływania i odbywania obrad Rady Miejskiej oraz posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. I tu nastąpiła pewna zmiana, że dotychczas
mógł to czynić jednoosobowo i zarządzić w tym temacie przewodniczący Rady Miejskiej. W tej chwili jest to kompetencja całej Rady. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu taki projekt uchwały. I jest to projekt uchwały numer 58 łamane przez 500 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zwoływania i odbywania obrad Rady Miejskiej oraz posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 3 paragrafy oraz uzasadnienie. Poproszę, a nie, to jest kompetencja Rady Miejskiej, więc tutaj nie poproszę opinii. Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać w sprawie, otwieram dyskusję, w sprawie tej uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Jednogłośnie 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I jeśli chodzi o procedowanie uchwał, to już była ostatnia w dniu dzisiejszym uchwała. Przechodzimy do punktu 13, a w nim sprawy różne. Kto z Państwa ma jakieś pytanie? Proszę, pan Sławomir Młynarczyk. Korzystając z okazji, dla wszystkich życzenia świąteczne. W miłej atmosferze wszystko przebiegało oraz szczęśliwego wejścia w nowy rok. Dziękuję bardzo. No oczywiście nie sądziłam, że to zaczniemy od życzeń, ale skoro nie ma pytań, to ja również dla wszystkich radnych, dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, dla wszystkich naszych mieszkańców. Widzę panie Michale, za chwilę oddam panu głos. Życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, spokoju, spełnienia marzeń. No i powiem tak, żeby ten nadchodzący 2023 rok nie był gorszy i nie przyniósł nam tak niemiłych niespodzianek, jak się to zdarzyło w tym roku. Zdrowia, pomyślności dla Państwa i dla Waszych rodzin. Wszystkiego najlepszego. I proszę, pan Michał Szymczak. Ja po pierwsze to chciałem złożyć gratulacje, bo to jakoś ta wiadomość się nie przebiła w mediach. Dla UKS-u Piątka Konstantynów, bo zawodnik tego klubu został zawodnikiem powiatu, pan Bartosz Skóra, a trener UKS-u Piątka, pan Tomasz Kotus, został uznany za trenera roku w powiecie babienickim. Także gratulacje dla UKS-u Piątka ode mnie, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz odnośnie budowy tych przejść wyniesionych w dwóch lokalizacjach, przy szkole numer 2 i na Kopernika przy Sadowej, bardzo bym prosił o przeanalizowanie, czy nie warto by było razem z budową tych przejść wybudować również sygnalizacji świetlnej, bo to są naprawdę takie miejsca, które są niebezpieczne dla dzieciaków i masa dzieciaków z tego korzysta. Więc tutaj jest taka moja uwaga do referatu technicznego w Urzędzie Miasta, żeby się nad moją prośbą pochylić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No oczywiście gratulujemy panu Bartoszowi, tak? Bartosz? Tak. Bartosz Skóra. No i panie Michale, no podejrzewam, że z referatu dostaniemy taką informację. Jak radni znajdą środki, to na pewno taką inwestycję można zrobić, no tylko żeby były na to środki, tak? Ale no nie chcę tu wychodzić przed szereg i ciągnąć teraz kogoś za język, no ale słyszą nas pracownicy referatu, więc na pewno pochylą się nad tą sugestią czy tą pana prośbą. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, pan Marek Łopaciński. Dziękuję. Szanowni Państwo, na ręce pani przewodniczącej złożyłem życzenia dla wszystkich Państwa. Niemniej jednak chciałem przekazać Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję w imieniu własnym i w imieniu wszystkich tutaj nas obecnych. Dziękujemy. I proszę Państwa, przekażę tylko informację taką organizacyjną, że propozycja jest taka, o którą już tutaj kilkakrotnie Państwo pytaliście, odnośnie naszych spotkań, czyli obrad Rady Miejskiej oraz dyżurów radnych. Od stycznia 2023 roku wznawiamy obrady w Urzędzie Miejskim. Sala obrad już jest do dyspozycji. Piękna nowa sala Urzędu Stanu Cywilnego już działa, więc nasza sala obrad jest już do dyspozycji. Więc na dzień dzisiejszy, no chyba że nie daj Boże coś tam się złego epidemiologicznie czy epidemicznie wydarzy, na dzień dzisiejszy styczniowa sesja Rady Miejskiej planuje, że będzie już na ulicy Zgierskiej 2 w Urzędzie Miejskim, a Państwa jako radnych proszę o kontakt z biurem rady i wyznaczenie dyżurów radnych, no tak jak to było dotychczas przed pandemią, tak? Żebyście Państwo mogli już sobie wyznaczyć, jakoś ustalić te dyżury, jak komu pasuje, no i tak, żeby już móc spotkać się z mieszkańcami. To taka informacja organizacyjna na przyszły rok już tak naprawdę. Widzę, że jeszcze Pani Elżbieta Jabłońska się zgłasza. Proszę. Tak, dziękuję Pani Przewodnicząca, bo ja w odniesieniu do tego, o czym Pani mówi, co nie oznacza, że jeżeli się okaże, że liczba zachorowań wzrośnie, to oczywiście na nasz wniosek nie będzie takiej, być może okaże się taka konieczność zwołania sesji czy komisji online, bo proszę Państwa, ja przedwczoraj byłam u lekarza i 3 godziny w kolejce do lekarza, bo jest taka duża liczba zachorowań. No a podsumowując, oby tak nie było i obyśmy mogli się wreszcie spotykać na żywo, ode mnie życzenia również dla wszystkich Państwa, przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, dużo miłości, ciepła i od siebie chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo miło pracować w tej Radzie, bo muszę Państwu powiedzieć, że chociażby dzisiejszy przykład głosowania nad trudnym budżetem przyszłorocznym pokazuje, że potrafimy naprawdę się solidaryzować, że potrafimy zrozumieć i potrafimy razem współpracować. Także dziękuję i życzę sobie oraz Państwu, żeby ta współpraca w przyszłym roku okazała się równie owocna i żebyśmy mieli dla siebie dużo wyrozumiałości, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Oczywiście dla mieszkańców ode mnie także. Dziękujemy. No proszę Państwa, nie ma więcej chętnych do dyskusji. Wszyscy złożyliśmy sobie życzenia, pożyczyliśmy to, co najlepsze. W związku z powyższym zamykam 58. zdalną sesję Rady Miejskiej. Wszystkiego najlepszego, dużo prezentów, bogatego Mikołaja życzę. Wam i Waszym rodzinom. Wszystkiego najlepszego. Wzajemnie. Do widzenia. Wzajemnie. Dobrego. Wesołych świąt. Do widzenia.